Cześć czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Dzisiaj znowu będzie publicystycznie. Niektórzy już może czują niepokój z tego powodu i pewnie słusznie, dlatego że temat, którym się zajmę dzisiaj, też przynajmniej w oczach niektórych jest dość kontrowersyjny, czego nie do końca rozumiem. Aczkolwiek faktem jest, że te kontrowersje gdzieś tam się pojawiają. Chodzi o piwo kraftowe, piwo rzemieślnicze w marketach, w sieciach handlowych, w dyskontach, w supermarketach, w hipermarketach. Jest to coś, do czego się tak naprawdę już przyzwyczailiśmy, dlatego że jeżeli idziemy do hipermarketu typu Auchan na przykład, to nie dziwi nas to, że możemy tam kupić naprawdę dużo kraftowych piw z różnych kraftowych browarów. Jakiś czas temu, kiedy mieliśmy tam okolice Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji, Auchan przygotowało taką rozbudowaną strefę kibica. I w ramach tej strefy kibica pojawiło się jeszcze więcej kraftu i pojawiły się nawet takie piwa, których na co dzień w tej ofercie Auchan nie ma. I pamiętam wtedy na przykład, że przedstawiciele browaru Golem się chwalili właśnie tym, że piwa właśnie z Golema są dostępne w ramach tej strefy kibica. Z tego co wiem, nie do wszystkich sklepów dotarły wtedy piwa z browaru Golem. Sam ich szukałem, ale nie znalazłem. I niektórzy też na to narzekali, ale generalnie gdzieś tam Golem też był obecny i oczywiście szereg innych browarów również. Część takich, która jest gdzieś tam na co dzień powiedzmy dostępna w ramach tej oferty Auchan. I tak naprawdę jak się wejdzie między te regały w tym sklepie z piwami kraftowymi, no to człowiek się może poczuć przez moment, jakby wszedł do sklepu specjalistycznego. Dlatego, że tam są po prostu całe regały pełne kraftu. No i tu się pojawia pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, że tak się dzieje. Oczywiście temat jest szerszy, bo jeżeli pójdziemy sobie do Lidla, no to tam co czwartek też się pojawiają jakieś kraftowe akcenty, przy czym ta oferta lidlowska jest trochę inaczej skonstruowana, dlatego że tam mamy tak naprawdę określone piwa z kilku browarów, które sobie rotują. Są wybrane piwa z Pinty, z Ale Browaru, z Nepomucena, one się pojawiają. Później na to miejsce wchodzą inne, tutaj to jest przeplatane jakimiś tam jeszcze browarami regionalnymi typu Bojanowo, typu Fortuna i tak dalej. Raz po raz się pojawiają jakieś inne piwa również kraftowe z innych browarów, które nie goszczą na co dzień, w zasadzie co czwartek w Lidlu, albo goszczą zdecydowanie rzadziej, ale jednak ta oferta jest zupełnie inaczej skonstruowana, to jest po prostu taki akcent. Akcent, który się pojawia w każdej tej czwartkowej gazetce, jak oglądacie Piwne Okazje, co czwartek o 7:30 na YouTubie i na Facebooku, no to widzicie, że tam zawsze mówię o tej ofercie lidlowskiej. Przy czym ona ma nieco inny charakter, bo ona ma właśnie taki charakter co czwartkowy, akcyjny, regularny, ale nie jest tak, że jak wchodzimy do Lidla, no to mamy jakąś tam szeroką opcję, szeroki wybór piw rzemieślniczych. Jakby specyfika sklepu też powoduje, że tak nie jest. Natomiast jak wejdziemy do Auchan, to już sytuacja jest zupełnie inna. Podobnie było z Tesco. W tym momencie w Tesco już się to trochę zmienia. Ja rzadko w Tesco bywam, więc nie mam takiego bezpośredniego jakby tutaj poglądu na to i oglądu sytuacji, ale gdzieś tam się pojawiają też w komentarzach opinie, że jeśli chodzi o Tesco, no to oni już tam generalnie troszeczkę odpuszczają, bardziej się koncentrują na takich seriach jak Hedgehog, Lulu, czyli jakby serie piw, które gdzieś tam są robione też przez browary kraftowe tak naprawdę, bo i Piwowarownia, i Brokreacja gdzieś tam stoi za tymi piwami. Swego czasu Kraftwerk, nie wiem czy w tym momencie też. Ale jakby no raczej stawiają w tym momencie na te marki własne, ale z kraftem w tle. Zwłaszcza, że część tych piw, które się w Tesco pojawiają, to są klony tak naprawdę piw z regularnej oferty browarów rzemieślniczych. Do tej pory się swoją drogą wydawało, że jeżeli się klonuje piwa, to to najczęściej robią browary regionalne, tam Witnica czy Browar Staropolski na ileś tam różnych sposobów, ileś tam różnych etykiet klonują te same piwa. Oni to nadal robią oczywiście i jakby nikt ich w tym nie pobije.
Natomiast faktem jest, że nawet w krafcie da się klony znaleźć, a przynajmniej da się je znaleźć w Tesco. I ja takie właśnie sklonowane piwa też swego czasu recenzowałem, a przynajmniej jedno. Jedno pamiętam. Także Tesco się może troszeczkę z tego wycofuje. Coś tam próbuje robić Kaufland. U nich się czasami też jakieś kraftowe czy około kraftowe tematy pojawiają. Pojawiają się kraftowe piwa w Polo Markecie. Pinta się chociażby pojawia w Polo Markecie dość regularnie i też w piwnych okazjach o tym mówię. Więc ogólnie rzecz biorąc, krafty są jakoś tam obecne w sieciach handlowych. Jeśli chodzi o kwestie cen, to ja tutaj nie widzę aż tak, że tak powiem, diametralnej różnicy, jeśli chodzi o piwa z tych ofert, powiedzmy, podstawowych. Czyli jeżeli mamy jakieś APY, czy American IPA, jakieś piwa pszeniczne i tak dalej, to zazwyczaj ta cena marketowa, na przykład cena w Auchan, nie jest wiele niższa aniżeli to, co mamy w sklepie specjalistycznym, a zdarza się nawet, że te ceny są bardzo zbliżone. Jeżeli mówimy tutaj o Lidlu, no to już w przypadku Lidla jest trochę inaczej, bo tam jest stała cena na krafty 6,99, ostatnio nawet 6,89, czyli jeszcze 10 groszy to zeszło w dół. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, Rowing Jacka albo Atak Chmielu za 6,89 czy 6,99, no to jednak jest wyraźnie mniej niż w większości sklepów specjalistycznych. Są też oczywiście takie sklepy specjalistyczne, gdzie generalnie te ceny są nieco zawyżone zazwyczaj, jak chociażby Drinkshop. Drinkshop to też jest trochę oddzielna bajka, bo to jest tak naprawdę monopolowy premium, jak ja to mówię, podobnie Duży Ben, i tam po prostu te piwa są nieco droższe, ale mamy też wybór szeroki innych alkoholi, także mamy piwa koncernowe, więc to jest jakby trochę inna bajka, ale te 6,99 powiedzmy za takie podstawowe krafty w Lidlu, no to jest cena rzeczywiście okazyjna. Wracając do Auchan, bo ono tutaj jest w sumie takim najbardziej gdzieś tam jaskrawym przykładem, ze względu na to, że mamy bardzo szeroki wybór i tak jak mówię, możemy się trochę poczuć jak w sklepie specjalistycznym, docieramy do tematu tych piw rzemieślniczych, czy około rzemieślniczych, bo to różnie bywa, które zyskują status tak zwanych sztosów, czyli to są piwa drogie, piwa pod pewnymi względami wyjątkowe, limitowane warki, atrakcyjne opakowania, piękna oprawa i tak dalej. Jak pamiętacie, była swego czasu afera na tle Imperium Prunum. Afera się wzięła z tego, że Imperium Prunum w dość dużych ilościach trafiło do Carrefoura i do Intermarché. I w tych sklepach było oferowane wyraźnie niższej cenie niż w sklepach specjalistycznych. Sklepy specjalistyczne też się trochę obrażały i całe gdzieś tam środowisko kraftowe się trochę obrażało na Kormorana, że oni tutaj, prawda, tyle piwa skierowali do sieci i z tego powodu piwa w niedostatecznej ilości trafiły do sklepów specjalistycznych. To jest generalnie trochę materiał na oddzielny felieton. Ja o tym już kiedyś zresztą mówiłem, odnosiłem się do tego i wtedy powiedziałem, że tak naprawdę kto chciał mieć w swojej ofercie Imperium Prunum, to je miał, tylko trzeba było, nie wiem, na przykład wykonać jeden telefon więcej, bo widywałem sklepy specjalistyczne, które już dłuższy czas po premierze Imperium Prunum miały nadal na półkach kilka butelek w kartonikach, które sobie zalegały. Sam właśnie w takiej sytuacji to piwo kupowałem właśnie w sklepie specjalistycznym, więc jeżeli ktoś nie był nastawiony na to, że mu browar Kormoran to piwo w zębach przyniesie, żeby mógł je sprzedać dalej, tylko na przykład jakoś tam zadziałał, się postarał, żeby to piwo w jego ofercie było, no to było. Natomiast jeżeli tego nie zrobił, no to automatycznie rosła szansa na to, że tego piwa w ofercie nie będzie. Ja kupiłem w sklepie specjalistycznym bez najmniejszego problemu. Oczywiście nie twierdzę, że każdy sklep specjalistyczny, który chciał, to dostał. Tego nie mówię, ale wydaje mi się, że tamta sytuacja była trochę wyolbrzymiona, ale wracając jakby do tego tutaj wątku marketowego, można w marketach kupić sztosy. Imperium Prunum tutaj jest przykładem jednym, ale powiedzmy, że browar Kormoran to nie jest craft w sensu stricte, w sensie, że nie jest to browar definiowany jako browar rzemieślniczy. Jest to browar regionalny, który ma moim zdaniem bardzo wiele craftowych przymiotów, ale nie jest takim craftem, bym powiedział, ortodoksyjnie definiowanym.
Natomiast są oczywiście kraftowe browary, które mają swoje sztosy i się okazuje, że te sztosy mogą trafiać także do marketów. W marketach widywałem Korda, uznawanego za piwo wybitne, z Jana Olbrachta. W Auchan bez żadnego problemu kupiłem sobie Risa, również z Jana Olbrachta. No trudno nie uznać Risa, prawda, w butelce 0,75 z pięknym korkiem, oprawą i tak dalej, za sztosa. To piwo nie było tanie, ono kosztowało tam około 38 zł. Natomiast całkiem niedawno, bo chyba tydzień temu mniej więcej, miałem okazję w Auchan kupić sobie piwo z browaru Recraft. Konkretnie tym piwem jest Mentor, którego tutaj mam. Mentor, porter bałtycki. No, widzimy, tak, jaka jest oprawa tego piwa, oprawa wizualna, jak ono wygląda, jak jest opakowane. Parametry oczywiście też robią swoje. Za to piwo zapłaciłem, mówię wam teraz dokładnie, 34,99, czyli niespełna 35 zł. Chyba dokładnie dzień później byłem w sklepie specjalistycznym, widziałem to samo piwo, tego samego Mentora, w cenie ponad 10 zł wyższej. No i wtedy miałem takie poczucie, że generalnie zrobiłem dobry interes. I myślę, że każdy, kto poszedł do Intermarché czy do Carrefoura wtedy na przykład i kupował sobie Imperium Prunum, albo każdy świadomy konsument craftu, który poszedł do Auchan, zobaczył Mentora i kupił go taniej, po prostu zrobił dobry interes. I tyle. I myślę, że patrząc z punktu widzenia takiej racjonalności konsumenta, kupowanie craftu i kupowanie sztosów w marketach w sytuacji, kiedy można tutaj rzeczywiście zaoszczędzić, to jest po prostu dobre, rozsądne posunięcie i tyle. I żaden konsument, który ma możliwość skorzystać z takiej okazji, nie będzie z tego tytułu niezadowolony. Rzecz w tym, że zdaniem niektórych osób tego typu piwa nie powinny się w ogóle pojawiać w marketach. No i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, których nie rozumiem. Znaczy, nie widzę powodu, dla którego sztosy nie miałyby się pojawiać w marketach. Rozumiem, że to może być troszkę może nie w smak sklepom specjalistycznym, które automatycznie, tak jak było właśnie z Imperium Prunum, nie mają tych piw w swojej ofercie, więc nie mogą na nich zarobić, no bo nie ma się co czarować. Cena oczywiście z różnych względów w sklepie specjalistycznym musi być nieco wyższa, aczkolwiek czasami one są sztucznie zawyżane. I to jest kolejne zjawisko, też coś, o czym niezbyt chętnie się mówi, powiedzmy, w środowisku kraftowym, ale są czasami te ceny sztucznie zawyżane, więc jeżeli mamy, nie wiem, Imperium Prunum gdzieś tam sprzedawane za 60 parę czy za 70 zł i zestawimy to sobie z Imperium Prunum kupowanym za 26 zł w Intermarché, no to trudno, będąc konsumentem, nie odnieść takiego wrażenia, że ktoś tutaj troszeczkę z ceną przesadza. To akurat z tym Mentorem to nie jest takie drastyczne, bo to tam była różnica rzędu 11 czy 12 zł pomiędzy Auchan a sklepem specjalistycznym, ale pokazuje to, że świadomy konsument, który chce sobie kupić sztosa, idzie do marketu, ma taką możliwość. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich piw, powiedzmy, z tej wyższej półki. Mentor jest takim tutaj przykładem, który mi się akurat nawinął też jako porównanie cenowe, ale generalnie taka możliwość istnieje. Więc jeżeli idziemy do marketu dzisiaj, to przynajmniej w tym momencie, przynajmniej w przypadku Auchan, który ma tutaj no najbardziej rozbudowaną w tej chwili ofertę, tak naprawdę możemy sobie zrobić zakupy kraftowe, jeżeli mamy taką ochotę. Nawet czasami jakiś sztos nam wpadnie w ręce, jak to się mówi, chociaż nie jestem entuzjastą określenia sztos, ale powiedzmy, że też go używam, no bo gdzieś tam ono się wpisało w ten nasz codzienny kraftowy język. Albo idziemy sobie do Lidla, bo mamy na przykład ochotę na American IPA typu właśnie Rowing Jack, czy na Atak Chmielu, czy na cokolwiek innego, co tam akurat się w ofercie Lidla pojawi, i sobie po prostu kupujemy. I jest pytanie, komu to przeszkadza?
i czy w ogóle komuś to przeszkadza. Mam wrażenie, że komuś to przeszkadza i mam wrażenie, że nie wszyscy jakby zrozumieli sytuację, tak? Bo to nie jest tak, że my siedzimy nadal tam, nie wiem, w 2012 czy w 2013 roku, kiedy przede wszystkim, jeżeli chcemy kupić piwo rzemieślnicze, to albo musimy się udać do sklepu specjalistycznego, albo udać się do specjalistycznego lokalu, tak? Do multitapu jakiegoś czy pubu, w którym akurat takie piwa serwują. Rynek się zmienił przez tych kilka lat i rynek się zmienił na tyle, że dzisiaj mamy po prostu w sklepach podręcznych, jak to się mówi, tego typu piwa. Ostatnio coś tam próbuje robić Biedronka, która wpuściła do siebie piwa z browaru w Grodzisku. Pojawiły się także piwa z Fortuny, czego wcześniej w zasadzie w Biedronkach nie było, więc może oni też będą próbować coś tam w tym kierunku robić. Generalnie każda większa sieć handlowa coś tam z okolic kraftu albo stricte kraftowego ma nam dzisiaj do zaoferowania. I ja uważam, że to jest świetna sprawa. Przede wszystkim z uwagi na to, że mamy większą dostępność tych piw, czasami nawet sztosów, jak dobrze pójdzie. Mamy gdzieś tam, przeciętnie licząc, szansę, aby te piwa kupić taniej, co z punktu widzenia konsumenta. Nie wchodzę w tym momencie w to, czy, nie wiem, opłaca się to innym osobom, innym uczestnikom gry rynkowej, ale konsumentowi się to na pewno opłaca, więc jakby tutaj on jest w pełni z tego zadowolony. I gdzieś tam w tej przestrzeni takiej codziennych zakupów pojawiają się zupełnie inne produkty. Pojawiają się tak naprawdę produkty premium, bo powiedzmy sobie szczerze, w zestawieniu z Okocimskim Jasnym, czy z Tyskim, czy z EB, czy z Żubrem, czy z jakimkolwiek innym koncernowym piwem, każdy kraft, a nawet solidne piwo z browaru regionalnego, to tak naprawdę już jest produkt premium, jeżeli to sobie porównamy. Więc jeżeli te produkty premium, piwne produkty premium gdzieś tam się pojawiają w tej naszej przestrzeni, powiedzmy, i mamy możliwość, żeby je sobie kupić taniej i wypić i w ogóle gdzieś doszczec, tutaj właśnie jest ten element gdzieś tam wychodzenia do ludzi, jeśli chodzi o kraft. Kraft tego generalnie nie robi. Czasami się sporo o tym mówi, ale w praktyce się tego nie robi. Raczej wszyscy się gdzieś tam duszą we własnym sosie. To ja postrzegam troszeczkę te krafty w marketach jako taką szansę właśnie na to, aby jednak wyjść do ludzi z ciekawymi propozycjami, z ciekawymi piwami. Więc ja tutaj nie widzę żadnego problemu i cieszę się bardzo, że mam możliwość te piwa nabyć. I jest pytanie, czy są jakieś argumenty przeciwko, takie realne, mówię o realnych argumentach przeciwko obecności kraftów w marketach i czy w ogóle jest to temat kontrowersyjny. Ja mam wrażenie, że niektórym to trochę przeszkadza, bo gdzieś się załączają jakieś snobizmy na zasadzie, że tutaj się mówi o gazetkach z Lidla, więc to jest takie w tym momencie plebejskie, że w ogóle się o tym mówi, ale przecież o to właśnie chodzi, żeby kraft docierał do ludzi. No to jeżeli chodzi o to, żeby kraft docierał do ludzi i gdzieś się wszyscy z tym zgadzamy, to dlaczego obecność piw rzemieślniczych w sieciach handlowych miałaby budzić jakiekolwiek kontrowersje? Moim zdaniem budzić nie powinna. A jak jest waszym zdaniem? Co na ten temat sądzicie? Co sądzicie na temat piw w marketach? Czy je kupujecie? Przypuszczam, że większość z was kupuje. A jeżeli nie, jeżeli świadomie ich nie kupujecie w marketach, to dlaczego? Ciekaw jestem waszej opinii na ten temat. Ja uważam, że samo zjawisko jest pozytywne, a fakt, że można sobie taniej kupić sztosa z punktu widzenia konsumenta jest po prostu bardzo dobrym dealem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!